Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, prawo i Ewangelia. Choć wielu ludzi rozumie, że dziesięcioro przykazań zachowuje moc obowiązującą w życiu chrześcijan, panuje stosunkowo duże zamieszanie w zrozumieniu roli, jaką prawo Boże odgrywa w planie zbawienia. Skoro nie jesteśmy zbawieni przez zachowywanie prawa, to jaki jest cel przykazań Bożych? Jak poniższe wersety pomagają nam zrozumieć rolę prawa w życiu tych, którzy zostali zbawieni z łaski? List do Rzymian, 3 rozdział, 19 i 20. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Słowo zakon oznacza prawo. I teraz 119, 5 i 6. Oby drogie moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich, wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. I list do Rzymian 7:7. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Prawo nie zostało ustanowione jako środek zbawczy. Dzięki działaniu Ducha Świętego prawo tworzy u grzesznika świadomość potrzeby łaski Chrystusa, Ewangelii. Wskazuje, co jest dobre, prawe i prawdziwe. Uświadamia tych, którzy nie dorastają do tego standardu, to znaczy nam wszystkim, naszą potrzebę Ewangelii, potrzebę łaski. Ta łaska jest nam dana przez Jezusa. Funkcją prawa także w czasach starotestamentowych było wskazanie ludziom potrzeby zbawienia, a nie przynoszenie zbawienia. Pytanie o to, czy prawo może przynieść zbawienia, jest złym pytaniem z biblijnego punktu widzenia. Zarówno w świetle Starego, jak i Nowego Testamentu, ani Stary, ani Nowy Testament nie potwierdzają, nie wskazują, a nawet nie sugerują, by kiedykolwiek coś takiego miało być prawdą. Kolejnym błędem jest twierdzenie, iż autor listu do Hebrajczyków, Hebrajczyków 10:1-4, poprawiał prawo, gdyż rzekomo miałoby ono uczyć, że krew wołów i kozów mogła gładzić grzechy. Ofiary, które jedynie są obrazami, symbolami, wzorcami doskonałej ofiary, która miała być złożona. Rozejrzyj się wokoło i pomyśl, jak pogwałcenie prawa Bożego wpłynęło na ludzkość i świat. W jaki sposób skutki tej tragedii dają o sobie znać w Twoim życiu? Jak Twoja odpowiedź świadczy o trwałości i obowiązującej mocy prawa Bożego? Dziękuję bardzo.